mój pierwszy raz! Seria, w której będę przedstawiać, jak coś jem, uczę się, robię, zwiedzam pierwszy raz. Mój pierwszy raz! Moje pierwsze oryginalne smaki chińszczyzny. Patrzcie, właśnie mamy śnieg! I właśnie skończyłam pracę o 12, ponieważ zaczęło sypać i fabrykę zamknęli, bo 2 cm śniegu! Dobra, ja jadłam już wcześniej chińszczyznę, ale jadłam taką podstawową, tam ryż z jajkiem, kurczak z cytryną, takie coś. Takie normalne rzeczy, ale takiej prawdziwej chińszczyzny, takiej... Jeszcze nie. Shrimp fried rice, chicken with ginger and spring onions, mandarin style beef. To jest mój pierwszy raz chińszczyzną. Patrzmy na ten mandarin style. Słodkie, ale nie za słodkie. W sumie takie idealne. Ten sos jest bardzo dobry, bardzo dobrze zrobiony. To jest pyszne. I ta wołowina jest mięciutka i bardzo dobrze się przeżuwa. Dalej te krewetki. Krewetki są bardzo dobre, bo ja na przykład jak raz kupiłam, to miałam takie aż za bardzo krewetkowe, że takie taki mutre było czuć. A one widzę, że są bardzo dobrze odsączone i wyczyszczone. I sam ryż jest bardzo taki sypki, nie jest ani za bardzo zbity, nie, bardzo dobre. I teraz kurczak. Kurczak zawsze będzie dobry. Nieważne jak robiony. Ze świeżą cebulą, ale co to z to zielonego? Jak szczerze nie czuję imbiru, ale Krystian mówi, że czuje. Ale ogółem niam niam! Więc to by było na tyle, koniec. Bardzo polecam różne próbować rzeczy z chińszczyzny, nie tylko te, które znacie, bo wszystko spychane co do tej pory. Jak widzicie, próbowaliśmy. Pa, pa! Play el saxofon.